Zbliża się winobranie. Weret Ben Salon uprawia winorośle, bo to jej pasja. Wyprodukowane przez nią wina miałyby duże szanse na europejskim rynku, ale winnica leży na żydowskim osiedlu w Palestynie. Unia Europejska uważa te osiedla za nielegalne i dlatego pochodzące stąd produkty zamierza opatrzyć specjalną etykietką. Dla Weret Ben Salon to zwykła dyskryminacja. To, że się nas ciągle krytykuje, jest dowodem na to, że się nas nie lubi. Nie widzę tu żadnej innej przyczyny. To zwyczajny antysemityzm, tyle że w łagodniejszym wydaniu. Dawniej przyklejano nam do ubrań Dawidowe gwiazdy. Dziś przykleja się etykietki na butelkach. To żadna różnica. Na razie Ben Salon eksportuje swoje wina na Węgry, do USA i Kanady. Jest dumna ze swoich produktów. Na jej butelkach wszędzie widnieje napis „Wino z Izraela”. Ale takie etykietki nie informują europejskich handlarzy, czy towar pochodzi rzeczywiście z Izraela, czy z żydowskiego osiedla w Palestynie. Unia Europejska chce to uściślić. W Holandii rozważa się już wprowadzenie specjalnej etykietki na produkty wytwarzane na terenach okupowanych przez Izrael. Nie chcę popierać niczego, co wiąże się z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Jako konsument mogę wpłynąć na to, żeby pewne produkty nie były kupowane. Myślę, że rozsądniej byłoby szukać najpierw możliwości rozwiązania konfliktu, zanim, jeśli nie ma innego wyjścia, wprowadzi się dodatkowe oznaczenia. Izrael obawia się, że wprowadzenie takich etykietek odbije się negatywnie na całym izraelskim eksporcie. To wskazywanie palcem na Izrael i dyskryminacja. Planowane przez Unię Europejską przepisy są nie tylko dyskryminujące, ale też oznaczają bojkot izraelskich towarów. Unia broni się przed takimi zarzutami. Izrael jest dla Europy ważnym partnerem handlowym, ale nielegalne osiedla są przeszkodą w rozmowach pokojowych. Chcemy tylko zademonstrować nasze polityczne stanowisko, ale z Izraela dochodzą same emocjonalne reakcje. Wielka szkoda, gdyż my nie zmienimy naszego zdania. Chcemy wyjść tylko naprzeciw konsumentom w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Taki argument nie przekonuje Weret Ben Salon. Chce rozwijać winnice i prowadzić interesy z europejskimi odbiorcami. Jeśli to okaże się niemożliwe, będzie zmuszona sprzedawać swoje wina gdzie indziej.